Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na Ziemniaczanym polu komisarza Sewa, gdzie niezmiernie cały czas próbuję wykopać się z wszelkiego rodzaju zaległości komiksowych, które narosły od jakiegoś czasu. I wiem, że od dawien dawna o tym mówię, ale naprawdę, naprawdę liczę na to, że może do końca wakacji uda się to wszystko ogarnąć, tak, żeby być na bieżąco ze wszystkimi zeszydami. Więc dziś będziemy zajmować się kolejną serią komiksową, która powoli zbliża się do końca, jeżeli chodzi chodzi o swój archi historyczny w ramach Crimson Rain, a dokładnie rzecz ujmując dwudziesty zeszyt Doktor Apfry. Doktor Afra, która w swoim typowym charakterystycznym stylu, bym powiedział, jako postaci nie przejmuje się tym, co się dzieje za bardzo wielkiej galaktyce i kontynuuje swoje stricte archeologiczne przygody. I w dzisiejszym zeszycie mamy tak naprawdę prawie przedostatnie podsumowanie tego, co się wszystkiego działo, ponieważ ostatecznie dochodzi do archeologicznej konfrontacji stulecia, mówiąc bardzo ogólnikowo i górnolotnie, ponieważ w końcu Doktor Afra wraz z Saną Staros przybywają e, e, pod uniwersytet Barlefa, gdzie w jej, gdzie powiedzmy, stara wykładowczyni dr. Afry i Sany Staros, jak i również Koform e, próbuje ud, odczynić, czy uczynić rytuał, żeby obudzić ostatecznie Spark, czyli legendarny artefakt, który ma rzekomo przekształcać człowieka w Sita, czy też dawać mu moc Sitów i sprawiać, że jest on nieśmiertelny. No i oczywiście na początku mamy troszeczkę ekspozycji pokazujące, że nasza stara droga pani wykładowczyni nie jest jakoś tam bardzo grzeczna ehm... Tylko doskonale wie o co w tym wszystkim chodzi, no i następnie dochodzi do jej konfrontacji z nasz, jakby jeden duet konfrontuje się z drugim duetem. No i mamy tutaj przede wszystkim dosyć mocno personalny pojedynek między Dr. Apple a Ko, który jest dobrze zrobiony, zarówno pod względem powiedziałbym akcyjniakowym, kombinatorskim, jak i również takim personalnym, właśnie na poziomie tym takim najprostszym. Mamy tutaj używanie różnego rodzaju artefaktów, żeby walczyć za sobą i tak dalej, no ale to wszystko kończy się w pewnym momencie kiedy odpowiednia ilość krwi zostaje upuszczona powiedzmy do cmentarza czy, czy powiedzmy do ołtarza który mamy przedstawiony no i ostatecznie widzimy jak wygląda spark czyli ten artefakt który zabija doktor Afrem znaczy się wielki czerwony płomień przebija na wylot doktor Afre po czym zostaje ona Wskrzeszona czy też użyta jako nośnik e, Eternity, czyli powiedzmy tego, tego czegoś, co znajduje się w, e, w tym artefakcie. I oczywiście wszyscy są w szoku, wszyscy są w niedowierzaniu. No i czekamy, co będzie w następnym zeszycie. I powiem wam, um, jakkolwiek narzekałem na poprzednie zeszyty, na, na, naprawdę mimo wszystko w pewien sposób mówiłem, że no nie jest, jest to troszeczkę rozwleczone, że jest to trochę, nawet nie tyle przekombinowane, co nieangażujące, nie intrygujące, ale po raz kolejny Dr. Afra robi to, na co wiele razy zwracałem uwagę przy pierwszej jej serii komiksowej, że może, mogą być spadki formy, mogą być gdzieś tam gorsze zeszyty, upadki i tak dalej. Ale kiedy dochodzimy do jakiegoś sedna, kiedy dochodzimy do tej takiej indienowattożonowości, przepraszam, za takie słowo, czy też archeologicznego nie, tego konika w tych zeszytach, i znów jestem zainteresowany, znów jestem kupiony, znów mogę powiedzieć, że no mimo wielu wad, mimo wielu uwag, jest w tym coś, co mnie najwzwyczajniej w świecie pociąga, bo... Martwa dr. Afra, której ciało zostaje użyte przez artefakt starożytnej sekty, która była zapatrzona w sitów, zostaje ożywiona i teraz udziela swojego ciała czemuś, co nazywa się Eternity, jest. No, jest szalone, jest y, mambo jumbo kosmiczno-archeologiczne, ale, kurde, w jakiś sposób to bawi, zachęca i sprawia, że, no, nieironicznie, chciałbym widzieć więcej tego i, i jestem się ciekawy, jak to właściwie zostane, zostanie zakończone w następnym zażyciu, bo tak naprawdę tutaj mamy do czynienia ze wstępem do wielkiego finału tego arkohistorycznego i naprawdę, naprawdę jestem ciekaw, co z tego wyjdzie dalej. Więc, doktor Afro gratuluję Ci znowu po Kolejny udało Ci się przywrócić moją nie tyle wiarę w Ciebie, co uwagę. E, bo, bo absolutnie nie mogę powiedzieć, że jest to jakaś przełomowa rzecz. Ale jakoś ta moja słabość do tego afry wychodzi i właśnie poprzez ten komiks zainteresowanie wraca. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na swoim kanale, możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kabę, do której link znajdziecie w opisie na YouTubie, czy też w wersji podcastowej. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w końcu na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!